Zapraszamy do wzięcia udziału w 8. edycji konkursu Srebro, nie złoto. Podobno życie jest jak pudełko czekoladek. W zależności od tego, co wyciągniemy, tym jesteśmy. Chciałabym, żebyśmy umieli wyciągać z naszego życia to, co najpiękniejsze i umieć przelewać to na papier. Kochani, po raz 8 zapraszamy Was serdecznie do udziału w konkursie Srebro, nie złoto. Bardzo zależy nam na tych bardzo osobistych przeżyciach spisanych w formie poezji bądź prozy. Konkurs jest otwarty oczywiście dla wszystkich srebrnowłosych, ale miło nam będzie, jeśli również i ci, którzy dopiero będą srebrnymi pisarzami, dołączą do naszej drużyny pisarskiej. Konkurs zaczynamy teraz po to, żebyście mieli Państwo trochę czasu do tego, aby sięgnąć do szuflady albo po prostu usiąść w cieniu drzewa i przelać swoje myśli w formie metafory albo opowiadania, może formy reporterskiej, na papier. Czekamy, a finał naszej pięknej akcji już 6 października. Zapraszamy do Książnicy Podlaskiej. Na pracę czekamy do końca sierpnia. Wszystkie szczegółowe wiadomości będzie można przeczytać na stronie internetowej podlaskisenior.pl. Na pracę czekamy pod adresem redakcjaseniora.konkurs@gmail.com. Organizatorami konkursu Srebro nie złoto są Stowarzyszenie Szukamy Polski i Podlaska Redakcja Seniora, a współorganizatorami Książnica Podlaska imienia Łukasza Górnickiego w Białymstoku i Polskie Radio Białystok. Konkurs i wydanie tomiku jest współfinansowane z budżetu województwa podlaskiego.